Większość z Was, myśląc o ściganiu, myśli o tym, jak dużo pieniędzy to kosztuje. Natomiast ścigać się można nie tylko jakimiś bardzo drogimi samochodami, można ścigać się również tańszymi. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam Dominika, który ściga się Hondą Civic. Jesteśmy w drodze właśnie na Silesia Ring. Dzisiaj Dominik bierze udział w wyścigach typu Time Attack. O tyle mam fajnie, że to jest właściwie 25 minut od mojego domu. Natomiast no, o tyle nie fajnie, że tam nie można driftować. Dominik ściga się już od kilku lat, natomiast o szczegółach porozmawiamy sobie z nim. On przedstawi Wam, ile to kosztuje i tak dalej. Postaram się Wam pokazać, jak wygląda to od kuchni. Zauważyłem, że naprawdę dosyć dobrze mu idzie, wygrywa nagrody, bardzo często gdzieś tam stoi na podium, wygrywa drugie, trzecie miejsca. No więc ta jego Honda Civic, która ma tak naprawdę koło 200 koni, czy tam 200 z hakiem, naprawdę świetnie sobie radzi. Z tego co mówił, to objeżdża samochody, które mają koni nawet dwa razy tyle. Ostatnio spruliście się do mnie, że gadałem o tanim driftowaniu. To nie jest tanie driftowanie, bo ten driftowóz kosztuje 15 tysięcy złotych. No, moi drodzy, moim zdaniem jest to tanie driftowanie, bo nie liczę tutaj gruzowiska typu, że kupujemy sobie samochód za 5 koła i latamy bokiem po rondzie. No, umówmy się, to jest street drift i to też jak najbardziej jest zajebiste, tak? To też jak najbardziej sprawia frajdę. Natomiast, no, żeby tak trochę już więcej polatać, to mimo wszystko trzeba włożyć w to trochę większe środki. Dzisiaj pogadamy sobie o tak naprawdę tanim ściganiu i możecie się znowu spruć. Także lecimy na Tor Silesia, jo! W ogóle otworzyli nam bramę i wjeżdżamy naszym E46 do driftu. Wjeżdżamy do środka. Będziemy się ścigać, pokażemy im korpo. Gdzie Dominik, nasz bohater odcinka? Siemano. Siema. Tam to zawody w cyklu hot hatcha, głównie auta hot hatcha. No bo każde auto ma swoją klasę. Mhm. Tutaj mamy akurat przelicznik, nie mamy masy do mocy, tylko mamy podział silników, tak? Mamy do 2 litrów. Do 3 litrów, potem moc do 250, open, klasy street, czyli zwykłe auta seryjne. Mhm. No oraz klasy pro, tak, my jedziemy w klasie pro, do 2 litrów, czyli opony slick, klatka. Okej. Okay. I no, chodzi o to w tych zawodach, że jeździmy cały dzień. Najważniejsze wykręcić 3 najszybsze czasy, one się liczą do głównej tej tabeli, punktacji. I co, ogólnie tak, liczy się jeden czas? Liczą się średnia 3 czasów z całego dnia. Aha, i okay. Wjeżdżamy na 3 tor. Najlepsze? Tak, tak, wjeżdżamy na tor, powiedzmy. Czy tak. Masz jakieś sesje i z każdej sesji najlepszy czas? Nie, możemy nawet w jednej sesji zrobić te 3 najlepsze czasy. Okej. I to już wystarczy. Możemy teraz wyjechać, zrobić 3 mega dobre czasy i możemy już nie jeździć cały dzień, jak to wystarczy, żeby a i tak wygramy, okej. Tu mamy jakieś... Tu mamy tu jest ciśnienie oleju i tu jest temperatura oleju. Tu masz bezpiecznik, prądu, totalnie, że on całkiem bezpiecznik prądu. Zabezpieczony, żeby niechcący ktoś nie... No dokładnie, to jest najgorzej, bo można niechcący dotknąć. Aha, tym bardziej, że ty masz tutaj skrzynię biegów. No jest taka w takim miejscu, jak to w EP3, no to taka trochę specyficzna. A tu jest wymóg, że to musi być tu na środku? Nie, żadnych wymogów tutaj nie ma, zamiast tego bezpieczeństwa, to auto się tam też miało zapalić, czy coś, okay. Tak samo jest układ. Tego wygaszenia silnika jeszcze, nie? Jakby się coś wydarzyło, to wyciągniemy i silnik się gasi, nie? Kurwa, kozak. Jakiś to tu jest dolot z dworu, żeby było chłodniej. I też jest nagrzewnica lekka wrzucona. Ma tylko jeden bieg, ale zawsze coś, okay. Nie? Zawsze sobie idzie tutaj nagrzać. Ale to nie jest oryginalna z tego auta? Nagrzewnica nie, to jest taka malutka tam wrzucona. Ma tylko 2 biegi, żeby krzywa nam nie parowała, ale dzisiejsze warunki pozwalają, żeby tego nie używać. Pierwsza sesja to jest właśnie taka po prostu bardziej treningowa, wiadomo, też zima dopiero co się skończyła, musimy auto poznać. Każdy gdzieś tam sobie testuje na każdy początek. Teraz pierwsza sesja to jest te 20 minut, żeby przetestować, zobaczyć co się z autem dzieje z oponami, ustawić jakiś czas, a potem już tylko poprawiać cały dzień, nie?
Pojebany chłop, kurwa, nie? Pierwszy raz w ogóle jadę tak. Kurwa mać, nie? Pierwsze wrażenia, naprawdę mega. Nie spodziewałem się, że no 230 koni robi aż taką robotę. Co prawda Dominik mi mówił, że no on ściga się z samochodami, które mają 100-150 koni więcej i turbo i tak dalej. A jego samochód to jest dwulitrowy wolnossak 230-konny. Natomiast no mimo wszystko po prostu przeciążenia to jest kurwa hit, nie? Tutaj pełno samochodów tak naprawdę w różnych klasach. Jest Mazda MX-5. Co też na pewno nie jest jakimś drogim autem. Jest Yaris GR, bardzo popularne. Jest kolejna Yaris GR. W ogóle tutaj też jest jakiś typowo jakaś liga do Yarisów. Kolejna MX-5. No i tak naprawdę drogie ściganie, czyli o, to są drogie fury. Na razie po rekord osobisty się udało pobić. Serio? No, ale przed jeszcze tego na telefonie. Okej, ale coś się zjebało z autem, czy zjechałeś? Nie, zjechałem chłodzące, swoje pojechałem w tej sesji i będziemy dalej patrzeć, co z oponami się dzieje i tak dalej. Okej, czyli zjechałeś tak profilaktycznie po prostu, żeby już no, nie... No, swoje pojechałem. Jesteśmy już tak naprawdę 2 dni po wyścigach i tak jak obiecałem, przyjechałem Dominika odwiedzić go w jego siedzibie, w jego garażu, gdzie spoczywa Civic i zapytam o dokładne szczegóły na temat takiego taniego ścigania, ale to co już mi zdradził poza kulisami, to tak naprawdę no myślałem, że tanie ściganie jest jednak trochę tańsze, ale to zaraz będziemy o wszystkim gadać, wypytamy go dokładnie jak to wygląda od A do Z. Jak widać w garażu nie stoi jedyny samochód Dominika, był kolejny Civic Type R, jeszcze Mazda MX-5, no fajne furki, fajne. Jest i bestia. Już umyta? Zawody, które odbywały się 2 dni temu, tak naprawdę Dominikowi wyszły całkiem dobrze, tak? Chociaż ty to traktowałeś bardziej jako trening. Tak.
ale no mimo wszystko zajął drugie miejsce, więc no możecie pogratulować tutaj w komentarzach czy coś. Gratulacje. Dzięki. Bardzo fajnie. I pobiłeś swój prywatny czas. Tak, rekord osobisty o ponad sekundę. Rok temu kupiliście samochód i już udało się zdobyć tyle różnych trofeów. Widzę, że tutaj jest tak. 5 razy Silesia Ring, 4 razy drugie miejsce, raz pierwsze miejsce. Później co to jest? To jest też Silesia Ring, Okej, drugie miejsce. Tutaj jest Autodrom Most, czyli mówiłeś, że w Czechach, tak? Tutaj jest drugie miejsce. Jest, i gdzie to jest? To jest drugie miejsce, ogólnie to jest za cały sezon w edycji Trackmaster. Aha, okej. Ja jakby wicemistrza. Tak, wicemistrza. I tutaj jest pierwsze miejsce na Lausitz Ring, no czyli Niemcy. Najważniejsza... I to jest dla ciebie jakby najważniejszy puchar, tak? Tak, tak, tak. Najważniejsza nagroda. Nie dość, że naszych sąsiadów, no to jeszcze byliśmy w sumie pierwszy raz na tak dużym obiekcie. Jest tam naprawdę duży obiekt, gdzie miejsc siedzących jest na 120 tysięcy ludzi. Nasz narodowy ma 80, a tam jest na 120 tysięcy i naprawdę... Czyli jak już taki gruby. Weszliśmy na ten ogólnie tor, no to uważam, że jest mega przeżycie i że udało się tam w ogóle wygrać, no to jest... Bo... A to dopiero rok. Zaczynałem for fun, bo miałem auto za 5 tysięcy, też było klatkowane, była to zwykła Astra. No i sobie od czasu do czasu pojechałem na Silesię, bo mam tutaj 15 km, pojechałem sobie na tę Silesię i przejechałem sobie tam jakieś powiedzmy dwie sesje, raz się zapisałem na zawody. No i po prostu spróbowałem, z czym się to je, tak? No i zauważyłem, że rywalizować z jakimiś samochodami to nie miało żadnego sensu, ponieważ brakowało mi chyba tam z 10 czy 15 nawet niekiedy sekund do, w tej grupie, co startowałem, do tych zawodników, którzy byli o wiele lepsi. No i postanowiliśmy, sprzedałem ten samochód, no i postanowiliśmy poszukać czegoś, co będzie w miarę tanie, ale pozwoli rywalizować po prostu z tymi autami. I gdzieś tam już stanąć tam, gdzieś tam na podium, zawsze na podium. Stanąć, tak. Tam, żeby stanąć w tych zawodach Hot Hatch na podium, to musisz kupić taką bazę w granicach, mówiłeś, ile? 40-60 koła. My szukaliśmy między 40, a tam bardziej 30-40 tysięcy takiej bazy szukaliśmy. A teraz z doświadczenia widzę, że takie bazy są do kupienia i kosztują między 40 a 60 tysięcy. I myślę, że bez problemu możemy wtedy rywalizować tam w takim sposób. Okej. No to nie brzmi to też jakoś abstrakcyjnie drogo, co nie? Jest myślę, że mimo wszystko jest dosyć tanio. No i powiedz mi, co jeszcze musisz w tym samochodzie, kupując taką bazę za powiedzmy te 30, 40, 50 koła, czy to już jest samochód gotowy do jazdy, czy nie? Czy musisz go jeszcze... Tak, są to samochody jak najbardziej gotowe. Uważam, że ten samochód, jak go kupiliśmy, był gotowy nawet do wtedy do stawania, żeby na podium. Ale chcieliśmy go po prostu jeszcze bardziej upiększyć i jeszcze zrobić go po prostu szybszego, tak? To jest Civic. No, gdzie to tam do jakichś Porsche'ów i tak dalej? No, a tak naprawdę rywalizujesz z takimi samochodami i zajmujesz gdzieś tam nawet 11 miejsce w generalce, gdzie takie fury właśnie jeździły. I muszę przyznać, że jak Dominik mnie przewiózł, no to... Szczerze myślałem, że nie robi to aż takiej roboty, nie? Powiedzmy, ty w zeszłym sezonie ile wyjazdów zrobiłeś? Kilkanaście? Ponad 10 będzie. No, okej, kilkanaście wyjazdów i możesz powiedzieć, ile mniej więcej kosztował cię ten serwis, czyli nie wiem, wiadomo, czasem się coś zdupczy, tak? Czasem się samochód zepsuje, gdzieś tam wypluje olej. To tysiąca taki serwis, nie? Bo to jest... Serwis, ale a kompletnie za sezon? Kompletnie za te kilkanaście za wyjazdów? To ciężko powiedzieć, bo mieliśmy różne sytuacje. Okej. Tak, widzisz, tam leży druga skrzynia do tego samochodu, bo... Musieliśmy zrobić rewizję tej, co była wcześniej, bo zaczął biegi wyskakiwać. I powiedzmy średnio około 1000 za sam serwis, jak chodzi o wyjazd? O wyjazd to nawet o dwa wyjazdy, bo jak na jednym wyjeździe się nic nie dzieje i widzimy, że tarsze są w miarę niepopękane, nie trzeba ich wymieniać, to zostawiamy. Klocki jedynie sprawdzamy, jak jest z nimi wszystko ok, też zostawiamy. Olej najzwyklejszy, ważne, żeby był świeży, 10 w 60. Nic tutaj więcej nie trzeba tak sprawdzać, jedynie czy śruby są dokręcone. Jeździmy najczęściej tutaj na Silesię, testujemy tam często samochód, to taki wyjazd to jest w granicach 1000 zł razem z paliwem. 700 to jest takie wpisowe za cały dzień jeżdżenia. Dobra, czyli wiecie już, ile to kosztuje tak naprawdę? Czy tanie ściganie jest naprawdę tanie, czy jednak jest drogo? No to już musicie ocenić sami. Na pewno można to zrobić tanio, można to zrobić tak jak Dominik, można to zrobić taniej i można to zrobić o wiele drożej. No to co, dzięki śliczne, że pokazałeś nam zawody, pokazałeś nam samochód, opowiedziałeś, ile to wszystko kosztuje. Dzięki śliczne i jeszcze raz gratulacje. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, co myślicie o tanim ściganiu. No i tyle, do następnej niedzieli. Yo.